Cierpienie nie ma sensu. Sens ma tylko miłość. Natomiast cierpienie jest jakimś, może być naszym wyrazem miłości. Tym jest właśnie krzyż. Nie? Jeżeli my jako chrześcijanie czcimy de facto, można powiedzieć, krzyż, nie? Chociaż no, w początkach chrześcijaństwa to raczej nie występowało, ale nie ma nic złego, że z czasem w Kościele pojawił się taki, można powiedzieć, kult krzyża. Moim zdaniem nie ma w tym generalnie nic złego. Natomiast pod warunkiem, że pamiętamy, że to nie jest kult cierpienia, tylko kult miłości, o której ten krzyż mówi.